Hop. MMAROCZ.pl, Artur Kadubek. Witam. Pierwsze pytanie, Artur, no, należy do trudnych. Powiedz mi może, no, miałeś 4 walki ostatnie, to były porażki. Kolejno z Carlosem Eduardo Rochą, Adamem Zającem, Muhammedem Aushiewem i Azerem Ramazanem Jemiejewem. Powiedz mi, jak wygląda teraz twoje morale, jak psychika po tych porażkach? Psychika była zostawiona przed każdą kolejną walką, czyli to, że będzie dobrze i żeby trwać do przodu. No. Porażki się zdarzają, to wszystko liczone z pół, raz się jedna łódź, raz się pod wodę, no i to wszystko. A powiesz nam może, jakie wnioski wyciągnąłeś z tych porażek? Wnioski chyba tylko są jedne, no i to jest trening i jeszcze raz trening. Coraz więcej trenować, otwierać się na nowe rzeczy, na nowych ludzi, sparować jak najwięcej się uczyć. Trening po prostu. Walczyłeś z bardzo solidnym Azerem. Przegrałeś decyzją, ale należy podkreślić, że walka była no, bardzo dobra. Jak oceniasz teraz tą walkę, już jakiś czas po? No i jak oceniasz swojego rywala? Znaczy, rywal wam mówię, że był bardzo dobrze przygotowany na tą walkę, a moim przygotowaniu co mogę więcej powiedzieć. Nastawiałem się na walkę w parterze, tam też mi się wydawało, mój przeciw był najsłabszy. Okazało się, że nie do końca miałem ja swoje momenty w tej walce, miał on. Troszeczkę żałuję w tej walce, że odpuściłem sobie, jakby nie było jakąś stójkę, bo tak jak mówię, no, nastawiałem się głównie na ten parter i tam się czułem też mocniejszy od mojego rywala. No ale to niestety zabrakło na niego. A czy mógłbyś powiedzieć nam coś na temat ostatniej gali w Tbilisi? Jak wyglądał kraj, ludzie, hala, zaplecze i tak dalej? Jakie są twoje odczucia na temat poziomu gal organizowanych przez tą rosyjską federację? Powiem tak, no jest to druga nasza walka w Tbilisi, bo mamy naszą walkę, robiliśmy tam razem organizowaną przez tą Rosyjską Federację, no i to jest coś niesamowitego. Oprawa tego wszystkiego, nastawienie, kibice, ludzie, którzy się zajmują, którzy to tworzą, no to daje niesamowitą atmosferę. No. Przychodzi się na stadion hali narodowej w Tbilisi, jest tam 10 tysięcy kibiców, którzy wszyscy krzyczą, skandują, oglądają walki na stojąco. Nie boję się, kto walczy, czy myśmy walczyli z Azerami, czy ludźmi tam gospodarze z Rosjanami. No to atmosfera jest niesamowita tego wszystkiego. Kraj piękny, kuchnia piękna, piękne dziewczyny, gospodarze naprawdę serdeczni, mili. No tego nie da się opisać. Życzyłbym, żeby w Polsce na każdej gali była taka atmosfera jaka tam, ponieważ no to jest coś niesamowitego. Na takich chwil tam po prostu warto jechać. Do samej tej otoczki, tej atmosfery, bo to naprawdę robi potężne wrażenie. No i zarówno i gala w Rostowie, która miała miejsce wcześniej, i ta w Tbilisi, to jest ten sam poziom, no i to jest coś naprawdę fajnego. Twoim kolejnym przeciwnikiem już niebawem będzie Białorusin z Akademii MMA, Denis Gunicz. Jak oceniasz szanse swoje? Gdzie będziesz szukał rozwiązania? Czy w parterze? No tak, dla przypomnienia, walczył on również z twoim ostatnim przeciwnikiem i przegrał przez duszenie zza pleców. Czy będziesz też szukał rozwiązania w parterze? Ja mogę powiedzieć, ja tam nie jestem od ocenia szans, tylko tego, jak zniosłem umiejętności. No, przygotowałem się na tyle, na ile mogłem. No i zobaczymy, że wystarczy na Białorusinę. Mamy troszeczkę nauczkę po tym, co nas spotkało z Azerami, że już nie patrzymy w ogóle na rekordy tych zawodników, bo faktycznie informacje o nich są znikome, a później się okazuje, że są zawodnicy bardzo doświadczeni. Przegrywa tę walkę w parterze. No, jeżeli jest taka opcja, to będziemy tego bardzo dalej szukać, tak? No, stójki też nie będziemy unikać. No zobaczymy, co tam będzie, jak to będzie wyglądało na miejscu, jak samo poczucie, czy kontuzje się wyleczą do końca, czy nie będzie jakichś ważniejszych uradów. No, na pewno parter będzie jedną z takich możliwości, gdzie będziemy się go skończyć. No, a co z tego będzie, to zobaczymy. A jakie są twoje plany na ten rok? Na ten rok? Wolę się nie wypowiadać, bo ten rok, jak i poprzedni, będą najgorsze w moim życiu, także to już zostawię dla siebie. Aha, jeszcze jedno pytanie. Wielu kibiców jest ciekawych, skąd twoja ksywka, Hajer, bo nie wszyscy znają śląską gwarę i nie wiedzą, kto to jest Hajer. Czy to stąd pochodzi? To jest długa historia. Prawda jest taka, że w tym momencie normalnym życiu, oprócz tego, że trenuję, zajmuję się także pracą jak każdy normalny człowiek. No i pracuję na kompanii, czyli na Śląsku, takim dość, na zakładzie pracy, który ma swoją historię, swoją tradycję. No i potocznie mówię śląskiej Hajer, to jest niezmiernie. A co do planu na ten rok, to jest jeden, żeby porządnie zejść do kategorii 77 i zobaczyć naprawdę coś robić konkretnego, bo
Dobrze, to powiedz jeszcze, jak układa się Twoja współpraca z Team MMR-owy, właściwie z menadżerem, z Łukaszem Wotackim? Menadżer jest fantastyczny, to dużo więcej nie powiedzieć. Wiecie, takie ludzie jak ona, bardziej wspomniałem na pewno lepiej. Chciałbyś kogoś pozdrowić, podziękować, przekazać coś? Wszystkich moich bliższych, całą moją rodzinę, moją narzeczoną, już przyszłą żonę praktycznie. Chłopaków, z którymi trenuję, naprawdę tutaj dają z siebie wszystko, odwalają kawał dobrej roboty, no i na dziś największe podziękowanie. Dziękuję za wywiad. Życzę powodzenia w Charkowie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.